Bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej i jako pierwszego o ocenę dzisiejszego spotkania poprosimy trenera gości, a więc pana Tomasza Ryginisa. Na pewno cieszą trzy punkty. Cieszy postawa zespołu na boisku, zaangażowanie, walka, pora zwycięstwa, serce włożone w ten mecz. Ale martwi niestety skuteczność. Mieliśmy tych sytuacji dzisiaj troszeczkę więcej do strzelenia bramki, to myślę, że ta końcówka nie byłaby taka nerwowa. Jeszcze raz chciałbym chłopakom podziękować, mówię, za serce, za wolę walki. Te punkty były nam potrzebne, bo we wcześniejszych meczach piłkarskich wcale nie byliśmy gorsi, a przegrywaliśmy mecze. Dzisiaj udało się zdobyć trzy punkty. Mam nadzieję, że tą pasę będziemy powstrzymywać w następnych meczach. A jak poprawimy skuteczność, to jestem o to spokojny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz o to samo poprosimy trenera gospodarza, więc pana Mariusza Powlaka. Jak każda porażka boli, a szczególnie na własnym boisku, to druga przegrana. To, co dzisiaj rozmawiałem przed meczem w zeszłym roku z Nicz, kiedy był liderem na rundzie jesiennej, to wszystkie mecze wygrywał na własnym stadionie. To powinniśmy potwierdzać, jeśli chcemy robić progres. Niestety dzisiaj drużyna Świtu o tą jedną bramkę była lepsza. Dzisiaj byłem przekonany, że i Przemek Budziński, i Mariusz Zawodziński uspokoją grę w środku. Niestety nie udało się. Dużo było niewymuszonych strat i tutaj mogę mieć tylko do tych dwóch zawodników jakąś tam pretensję w pewnym sensie, że na to liczyłem, bo rozmawiałem z jednym i z drugim, natomiast tutaj to całokształt. Cała drużyna niestety zagrała poniżej oczekiwań. Myślę, że wszystkich przegraliśmy. No i trzeba wyciągać wnioski po raz kolejny. Jest na pewno przykre, bo liczyliśmy tutaj, że po porażce w Puławach zdobędziemy trzy punkty, ale taka jest piłka. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenerów? Do trenera Powlaka. Trenerze, czy mamy właściwie trzy dni, trudny znowu rywal. Czy będzie jakaś rewolucja w składzie? Bo chyba potrzebne jest jakieś topnięcie. Nie tylko dojdą następni zawodnicy po kontuzjach, także i po żółtych kartkach. Także mam nadzieję, że to będzie wzmocnienie, a nie osłabienie. Mamy te trzy dni, musimy przemyśleć na spokojnie, nie na gorąco, bo nigdy tego nie robię. Także jutro na pewno będą większe przemyślenia. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo.